Od początku roku w całym kraju doszło do ponad 500 wypadków z motocyklistami. Zginęło w nich 44 użytkowników jednośladów. I o ile statystyki wypadków ogólnie pokazują, że jeździmy bezpieczniej i jest lepiej, to nie dotyczy to motocyklistów. W województwie śląskim od stycznia co miesiąc zginęła średnio jedna osoba prowadząca motocykl. Do ostatniego poważnego wypadku doszło w minioną niedzielę. Fatima Orlińska. Do tragicznego wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego doszło w niedzielę 25 czerwca w Paniówkach. Najprawdopodobniej błąd popełnił kierowca jednośladu, choć biegli wciąż analizują sytuację i o jednoznacznej przyczynie śmiertelnego wypadku na razie trudno mówić. Jak wynika z ustaleń biegłych, obydwa pojazdy były w dobrym stanie technicznym. Z tego co wiemy, no to kierowca 41-letni jadący na motocyklu uderzył w tył pojazdu marki Toyota kierowanego przez 21-letniego kierowcę, który prawidłowo skręcał w prawą stronę. Więc nie wiemy, jakie były okoliczności tego do końca uderzenia motocykla w tylną część pojazdu. No niestety kierowca motocyklu poniósł śmierć. Jedyne co wiemy na 100%, no to kierowca Toyoty był trzeźwy, prawidłowo wykonywał ten manewr. Jak pokazują dane, do wielu wypadków z udziałem motocyklistów dochodzi wskutek niedostosowania przez nich prędkości do warunków, nieprawidłowego wyprzedzania oraz niezachowania odległości między pojazdami, co nie oznacza, że winni są wyłącznie kierowcy dwóch kółek. Kierowcy w samochodach nas nie widzą. Nie jesteśmy po prostu zauważalni, nie patrzą po prostu w to lewe lusterko, że nadjeżdżający motocyklista po prostu, no jakby to nie powiedzieć, jest szybszy niż ten samochód. O, jest to kilka sekund, ale to są ułamki sekund, które są ważne właśnie w naszym życiu. Nie wiem dlaczego tak jest spowodowane, że kierowcy samochodów po prostu, no ewidentnie tego nie lubią, jak się ich wyprzedza, wymija, czy się jedzie nawet środkiem w korkach, no po prostu, no... To jest troszeczkę takie żenujące, bo sam jestem kierowcą, tak mówię, czy rowerzysta, czy coś, no staram się po prostu no, być też grzeczny i lojalny w stosunku do każdego uczestnika ruchu drogowego. Mężczyzna, który zginął w Paniówkach, jest ósmą ofiarą śmiertelną w regionie wśród motocyklistów w tym roku. Tym samym wyznaczył pierwszy czarny punkt na policyjnej mapie wypadków drogowych w czasie wakacji, a to dopiero ich początek. Śląska Policja odnotowała od początku roku do 20 czerwca 96 takich zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki. Niestety zginęło 7 motocyklistów, a 98 zostało rannych. Nierzadko motocyklista, mając zielone światło, próbuje nawet przejechać na tym zielonym świetle, a kierujący samochodem, wykonując manewr na przykład skrętu, nie zauważy motocyklisty i w tym momencie mamy tak zwane zderzenie boczne. Motocyklista może w takim zdarzeniu nawet ponieść śmierć. I choć na śląskich drogach liczba ofiar w pierwszym półroczu 2023 roku zmniejszyła się o 2 względem poprzedniego, to w skali kraju statystyki są dalekie od zadowalających. Dlatego policja alarmuje, że na bezpieczeństwo motocyklistów bezpośredni wpływ mają również inni kierowcy.